Zbliża się godzina 20. Listę przebojów programu trzeciego prowadzi Marek Niedźwiecki. Start the beat. Kiedy miałem 10 lat, to usłyszał o nim świat. Była bieda i Czernobyl, Jaruzelski i kraj rad. W sklepie ocet i musztarda, na ulicach brud i strach. W szkole nie lubiłem pani, wchodzić w tyłek nie potrafię. Do kościoła nie lubiłem, darów też nie chciałem brać. Kumpli miałem na osiedlu, czasem w mordę ktoś mi dał. Moi starzy byli spoko, w gdyńskim bloku dorastałem. Miałem rower i gitarę, więcej nie potrzebowałem. Ale w sobotę po tygodniu beznadziejnym zamykałem się w pokoju i włączałem program trzeci raz, poświecił na zielono. Zaleciało światem wielki, bo na fali zonę grał. Tamte wąsy, okulary, inteligent w swetrze szarym, to był style, czerstwy żart, no i English Dictionary. Leciał Queen, Depeche Mode, polskie tłumy oszalały. Potem Jam, Lady Punk, na Grundiga nagrywałem. Perfect Cult, sztywny pal, coś tam w tekstach przemycali. Choć niewiele rozumiałem, władzy się nie podobali. Leciał czas, reżim padł, demokracja, kapitalizm. Winds of Change, pierwszy Kiss w rytmie polskiej nowej fali. Ale w sobotę po tygodniu beznadziejnym zamykałem się w pokoju i włączałem program trzeci. Radmor świecił na zielono, zaleciało światem wielkim, bo na fali nutę grał Mario. 1980s, plastikowe, kiczowate jak seriale, syntezator, ZX Spectrum, Modern Talking from Germany, głupia moda, Pewek, Volkswagen, jeansy dekatyzowane, szkoła średnia, banki, laski, jak ja tę maturę zdałem, bezrobocie i przekręty, mafia, księża, wszyscy chlali, a inflacja i łapówki to płacili milionami. Byłem młody i szczęśliwy i nadzieję wielką miałem, lech Wałęsa, papież Polak, wkrótce będzie jak w Miami. Ale w sobotę po tygodniu beznadziejnym zamykałem się w pokoju i włączałem program trzeci raz, poświecił na zielono. Zaleciało światem wielkim, bo na fali nutę grał. Panie Marku, co się stało po 30 latach? Znowu jest cenzura, tylko inna, chociaż mamy wolność słowa. Propaganda jak zagierka, listy nie ma, jest choroba. Przebój roku, ostry cień, mgły przesłania Europę. Program trzeci, TVP, wszystko ma swój koniec. Kiedyś to, co jest przebojem dziś, jutro będzie starym zgredem. Ostry cień przeminie też, tak jak Lenin, grypa mody. A pan choć nie młody jest, w ludzkich sercach jest kultowy. Ale w sobotę po tygodniu beznadziejnym zamykałem się w pokoju i włączałem program trzeci, radmo świecił na zielono. Zaleciało światem wielki, bo na fali nutę grał Marek Niedźwiecki. Ale to może jest kwestia mojego wieku i tego, że przeżyłem i czasy komunistyczne, i potem transformacji, i teraz tego, że mamy wolność. Nie wszystko mi się podoba i w polityce, i w tym, co się dzieje w naszym kraju, ale co ja mogę? Jestem zwykłym jednym szarym obywatelem, mogę się tylko wypowiedzieć w głosowaniach, także namawiam wszystkich. 80-tych nie lubię. Akurat zacząłem tutaj pracować i ta muzyka przecież wtedy była tutaj. Polska muzyka lat 80-tych jest fantastyczna, ale nigdy się nie złapałem na taką, na ten New Romantic, te różne takie syntetyczne brzmienia. Nie było oszukaństwa w tamtej muzyce, nie dało się tego zrobić, bo jeszcze nikt nie umiał tego robić. W związku z czym to wszystko było prawdziwe i dlatego teraz po latach to tak dobrze brzmi. W latach 80. szukano tych wynalazków, tych syntetycznych brzmień. Ta perkusja, która brzmi jak kombi, taka uderzana, to jest okropnie teraz brzmi, to źle brzmi.
Pierwszy raz na liście nasz nowy numer jeden, Twój ból jest lepszy niż mój, to Kazik.